mamy dla pana prezent. Chcemy panu dać magiczną różdżkę, która spełni pana wszystkie marzenia. Wow. Żeby było dużo kolorowych placów zabaw dla dzieci. I żeby były kolorowe szkoły. I żeby wszyscy byli zdrowi. No i niech pan jeszcze nie zapomni o przygodzie. Chcemy jeszcze powiedzieć, chcemy nauczyć pana jeszcze magicznego zaklęcia. Dobrze. Abrakadabra, czary, mary, niech się spełnią wszystkie dary. Dla małych i dużych dzieci mnika, niech złoszy zaraz znika. Pięknie powiedziane, należą się oklaski zdecydowanie. To jest ta czarodziejska różdżka, tak? Tak, to teraz pan prezydent musi zaczarować chyba nasze miasto. Zostańcie tu na scenie jeszcze ze mną, bo to nie jest tak. Może otworzymy tą różdżką replikę po prostu. No panie prezydencie, ja myślę, że nie ma innego wyjścia. Teraz pan musi zaczarować całe nasze miasto. Tak jest. I spróbujemy to zrobić wspólnie, bo ja tego tekstu nie pamiętam. Początek pamiętam. Będziecie podpowiadać, dobrze? Zatem czarujemy dni Rybnika, czarujemy miasto i róbmy wszystko, żeby było wesoło, żeby było kolorowo i żeby wszyscy się dobrze bawili. A zatem zaczynamy. Abra kanabra. Czary, niech się tu spełnią wszystkie dary. Dla małych i dużych dzieci Rybnika i niech zawsze złoto. Brawo, a zatem stało się. Tak, drodzy państwo, Rybnik został zaczarowany. Ja widzę, wszyscy wyglądamy inaczej. Bardziej jesteśmy radośni, weseli. Troski wszystkie od nas odeszły, dlatego że prezydent zaczarował nas czarodziejską różdżką. Ja myślę, że zrobimy takie odliczanie i po tym odliczaniu już na pewno rozpoczynamy Dni Rybnika. A więc robimy 3, 2, 1, start. Dobra? Uwaga. 3, 2, 1, start. I Dni Rybnika otwarte. Super, cieszymy się bardzo serdecznie. Proszę, brawa, drodzy państwo, brawa, brawa. Wielkie brawa dla pana prezydenta. Thank you.
co jest? Poeta na baranie, nie?